Dzień dobry. Witam zimową porą. Na przekór ciemnością i chłodom otwieram nowy cykl rysunków. Będzie to seria filmików poświęconych naturze, która ucierpiała nieco w korelacji z prącym do przodu człowiekiem. Jej najbardziej godne podziwu obiekty ujmę w liniach rysunku, ukażę ich dostojną piękność i jednocześnie podpowiem, dlaczego warto ocalić je od zapomnienia. Jednocześnie oczywiście mam nadzieję, że jeszcze długo będą cieszyć nas swoim widokiem w naturze, nie tylko na papierze. Dzisiaj rysunek konia, odwiecznego, wiernego towarzysza człowieka. W kolejnych ujęciach przedstawię poszczególne etapy rysunku. Oczywiście serdecznie zapraszam do wspólnego rysowania. Potrzebny materiał to kartka papieru, mniej więcej wielkości A4, oraz zestaw ołówków od średnio twardego HB do bardzo miękkiego 9B. Kto już ze mną rysował, ten wie, że ołówek HB jest łatwy do usunięcia z papieru, a tłuste 9B no niestety nie. To bardzo ważna wiedza, dzięki której unikniemy błędów. Moją podstawę stanowią sztalugi stołowe, ale można też rysować po prostu na stole. Rysowanie na sztalugach ma tę zaletę, że sztalugi pozwalają rysującemu utrzymać prawidłową postawę, taką niemęczącą postawę. O tym musimy również pomyśleć, bo rysunek nie powstaje w ciągu jednej minuty. Wszystko gotowe? A więc zaczynajmy. Oto zarys sylwetki konia, nasza matryca, do której będziemy jeszcze wracać w rysowaniu. Teraz przedstawiam ten szkic, by przypomnieć najistotniejsze cechy zwierzęcia. Charakterystyczny kształt głowy, zarys szyi, korpusu oraz nóg. Proszę zwrócić uwagę na proporcje. Ja wyobraziłam sobie, że mój koń jest na spacerze i zmierza w naszym kierunku. Rysunek jest prosty, a więc do dzieła. Pierwszym krokiem jest zaplanowanie miejsca na kartce. Ja zaznaczam wybrane miejsce, rysując tutaj proste linie pomocnicze ołówkiem 3B. W tym wypadku można użyć również ołówka bardziej twardego, na przykład HB. Istotnym jest fakt, by linie pomocnicze były bardzo delikatne, nakreślone swobodną, lekką dłonią. Następnie ołówkiem 3B szkicuję zarys głowy. I tu proszę zwrócić uwagę na typowy kształt czaszki konia, jego wąskie czoło rozszerzające się ku łukom brwiowym, relatywnie długi mostek nosowy uwieńczony chrapami zwierzęcia. Szeroka klatka piersiowa przypomina nam, że zwierzę z wiatrem w zawody staje. No i już jesteśmy przy przednich nogach. Tu proszę zwrócić uwagę na układ kostny. W okienku pokazuję pomocne zdjęcie podpowiadające, że staw nadgarstka u konia znajduje się mniej więcej w połowie wysokości kończyny przedniej. Teraz kość przedramienia. I przechodzimy do szkicowania kończyny tylnej. Tu niemal na takiej samej wysokości, tylko nieco położony wyżej, znajduje się staw pięty. Proszę przyjrzeć się obrazkowi w okienku. Tak nisko znajdują się stawy palcy, na których stąpa koń. Teraz proszę zwrócić uwagę na widoczne zakończenia kości łączących się w stawach. Elastyczna skóra konia, obciągając je, pozwala na to. I ponownie przechodzimy do głowy, a konkretnie do nosa zwierzęcia. Zaznaczam chrapy, podkreślam wgięcie głowy, po drugiej stronie to samo, no i uszy. Ten wspaniały organ mówiący tak dużo o aktualnym nastroju zwierzęcia. Teraz zarys grzywy spadającej na czoło. I mamy już ogólny zarys konia. Nie było to specjalnie trudne, prawda? I teraz rozpoczyna się nasza prawdziwa przygoda, bo puszczamy wodze naszej fantazji i
z płaskiego, dwudymensjonalnego szkicu wyczarowujemy portret w wymiarach 3D. Przy uzupełnianiu szczegółów pierwszym krokiem jest pogrubienie i przyciemnienie tych miejsc, które powinny leżeć w cieniu lub znajdować się dalej od obserwatora rysunku. Drugim zmiękczenie śladów ołówka. Jak widać, ja używam w tym celu patyczka zakończonego wacikiem, ale można też użyć miękkiej szmatki. Ważnym jest, by przybór nie pozostawiał śladów na papierze i pozwalał wszędzie dotrzeć. A oto rezultat mojej pracy. O podpisie nie zapominajmy. Następnie portret konia oprawiamy w ramę i wieszamy w wybranym miejscu na ścianie. To tyle na dziś. Do zobaczenia już wkrótce.